Bardzo aktywnie włączyli się mieszkańcy gminy Sitkówka-Nowiny w 20. jubileuszowy finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. 8 stycznia członkowie naszych zespołów śpiewaczych, radni i wójt gminy wsparli powiatową scenę orkiestry przed domem towarowym Puchatek w Kielcach. W ten sposób dołożyli swoje ziarenko do wielkiego dzieła orkiestry Jurka Owsiaka. Pieniądze z tegorocznej 20. kwesty były przeznaczone na zakup sprzętu do ratowania życia wcześniaków oraz pomp insulinowych dla kobiet ciężarnych z cukrzycą. Orkiestrowe granie przed Puchatkiem rozpoczęło się o godzinie 13 od wypuszczenia stada gołębi. Przy scenie można było spotkać zespoły Bolechowiczanie i Kowalanki. Bolechowiczanie przyciągali ofiarodawców słodkimi wypiekami. Panie z zespołu przygotowały muffinki z czekoladą, biszkopt z owocami i amazonkę. Ciastem premiowany był każdy datek wrzucony do puszki. Kowalanki kwestowały wręczając ofiarodawcom bukieciki z kwiatów z bibuły. Ze sceny licytowany był także pochodzący z Kowali cały kosz wypełniony różami. Jadwiga Brzoza mimo przeziębienia upiekła na licytację 6 placków drożdżowych. Panie z sekcji plastycznej klubu seniora z Nowin wystawiły na aukcję 2 pejzaże olejne. Przy scenie nie było widać tylko szewczanek. Panie z Szewc i Zawady odpowiadały za wyżywienie całego sztabu orkiestry z powiatu kieleckiego, racząc zmokniętych i zmarzniętych artystów kapustą z grochem po szewsku, chlebem ze smalcem i ciastami. W orkiestrowym graniu wzięli także udział radni z gminy Sitkówka-Nowiny: Wiesława Janus, Łukasz Barwinek, Marian Wilk, Artur Podczasiak i Dariusz Krajewski. Budując atmosferę humoru i dobrej zabawy, wspomagali członków naszych zespołów ludowych w kwestowaniu. Rada Gminy Sitkówka-Nowiny wystawiła na aukcję witraż wykonany przez wychowanków Domu Pomocy Społecznej w Zgórsku, a radni z klubu Wspólne Dobro Aniołka wykonanego techniką witrażu. Witraż wylicytował za 200 zł Stanisław Barycki, wójt gminy Sitkówka-Nowiny. Orkiestra Jurka Owsiaka od 20 lat zachęca do pomocy poprzez dobrą zabawę. W tym duchu członkowie zespołu Bolechowiczanie porywali do tańca przechodniów na ulicy Sienkiewicza. Przy ognistych dźwiękach kapeli korbanów Bolechowiczanie pokazali, że nie tylko w śpiewie są mocni, ale także w tańcu. Być może będzie to początek nowej drogi zespołu. Około godziny 17 Bolechowiczanie przenieśli się na scenę Radia Kielce, gdzie przy akompaniamencie Krzysztofa Korbana wykonali kilka pieśni. Kwesta na ulicy Sienkiewicza trwała do późnego wieczora.